za chipsy? Nie wiem. PK, jesz chipsy? Nie ja, ja bym za obiad, to będę robił przerwę. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o ćwierćfinałach 12 sezonu Ligi Amerykańskiej. Przejdziemy mecz po meczu, wypowiemy się w temacie najlepszego pojedynku, X-Faktora oraz wytypujemy zwycięzców tej fazy playoffów. The Drafters zaczynają się teraz. Dobry wieczór, typowi koszykarze. Witamy w jedynym programie publicystycznym o młodzieżowej koszkówce. Dzisiaj temat główny Liga Amerykańska. Ja nazywam się Rafał Jerkiewicz, a w studio są ze mną Paweł Kostian. Siemanko, witam. I Filip Tymków. Witam panów. I panie. Przechodząc do rzeczy, rozpoczynamy od zapowiedzi meczu barażowego. Czyli Michigan versus Iowa, tak, miejsca 8 kontra 9. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału, z którym przeciwko Teksasowi, czyli drużynie z pierwszego miejsca. Michigan jest faworytem tego meczu. Jakie będą ich główne założenia? Na pewno chcemy... Zapisuj sobie, Tolek. No mów, już nie przerywam. Słuchajcie, realizowanie założeń ze wszystkich poprzednich meczów, to nie będzie żadna konkretna sprawa, ale... Wszystko, co się zbiera na dobry mecz koszykówki, czyli zastawienie, obrona, powrót, mądra gra w ataku. Myślę, że całokształt. Jako, że Iowa ma kontuzjowanych aż 3 bardzo ważnych zawodników, tak? Łukasza Szywalskiego, czyli pierwszy pick draftu, Kubek Miecia, czy Wiktora Dębowskiego, mogą mieć duży problem z powstrzymaniem chociażby czołowego zawodnika Michigan, Staśka. W związku z tym, czy Michigan przewiduje więcej gry z zawodnikami rezerwowymi? No tak, na pewno przewiduje więcej czasu na parkiecie dla zawodników, którzy zwykle dostają no mniej. Chciałbym, żeby jak najwięcej z naszych graczy uruchomiło się, szczególnie w ataku, ale jednocześnie też zależy mi na tym, żeby liderzy też wrócili do tego rytmu meczowego po dłuższej przerwie, szczególnie po względnie krótkim sezonie regularnym. Więc nie będzie to raczej jakaś radykalna zmiana, ale tak. Na pewno więcej szans dostaną między innymi takie postacie jak Bartek Jedlak czy Konstanty Wolski, ale myślę, że wszyscy trochę więcej pograją i zobaczymy, jak to będzie. Szczególnie pod nieobecność Jacka i Filipa. Przejdźmy sobie do 3 powstałych punktów każdego spotkania, czyli matchup meczu, X-Faktora oraz typu. Jeśli chodzi o matchup meczu, no tutaj moim zdaniem Bartek Rutkowski versus Janowski. Jest to po prostu pojedynek 2 najlepszych zawodników z obu ekip, nie dzieląc tutaj na żadne pozycje. No i nawet bardzo możliwe, że będą kryli się nawzajem. Według mnie matchupem tego meczu może być właśnie Stasianowski kontra cała drużyna Iowa, która będzie próbowała go zatrzymać pod koszem, bo znamy jego siłę i wiemy, że pod koszem potrafi zdobyć dużo łatwych punktów i to będzie przede wszystkim, a ja będę go zatrzymać pod koszem i walczyć o zbiórki jak nigdy, żeby mieć szansę w tym meczu. Zgadzam się, że na pewno po stronie Iowy to będzie postać Bartka Rutkowskiego, który pod nieobecność liderów już bardzo pozytywnie pokazał się w meczu z North Carolina. I będzie graczem, z którym trzeba będzie się liczyć najbardziej. A po naszej stronie będzie to pewnie Ignacy Koroblewski, który będzie krył Bartka i pokazał już, że ma wielki zapał do gry. Przed nim kolejna szansa, żeby to potwierdzić. X-faktor meczu? Moim zdaniem zdrowie. Nieważne, kto wygra ten pojedynek, najważniejsze, żeby wszyscy zawodnicy byli zdrowi, nic już więcej sobie nie zrobili i żeby mogli grać dalej albo w następnej fazie playoff, albo w następnym sezonie. Mój X-faktor meczu to cała ławka Iowy, która jeżeli zepnie się i pokaże swoje maksimum 100%, to może być wyrównana końcówka i może być niespodzianka. Dla mnie X-faktorem może być tempo meczu, czyli jeżeli Iowa chce nawiązać walkę, no to będą bardzo ważne dla nich będzie wymuszanie strat i zabezpieczanie zbiórki po obu stronach. Okej. I typ, nasz typ na ten mecz? Mój Michigan. Mój też Michigan. Miśki! Okej. Przeszliśmy sobie przez mecz barażowy i no, Teksas jeszcze nie zna swojego przeciwnika, więc nie możemy zapowiedzieć stricte meczu Teksas kontra ktoś tam, ale możemy przynajmniej 2 zdanka o tej drużynie powiedzieć, ponieważ była to pierwsza drużyna w sezonie zasadniczym. Byli bez porażki, bilans 4-0. No i w zasadzie to była dominacja, bo średnio wygrywali różnicą 37 punktów. Pytanie, kto jest u nich takim kluczowym ogniwem, bez którego no aż tak by nie dominowali? Nie, no według mnie kluczowym ogniwem jest ta
gra bardzo dobre zrozumienie między trójką czołowych zawodników Teksasu, czyli Bartkiem Fedorowiczem, Andrew Bestonem i Alessandrem Mentrakiem, których pick and roll i akcje dwójkowe są naprawdę zniszczeniem w tej lidze i trudno ich zatrzymać. Jeżeli, tak, jeżeli grają ze sobą i grają bardzo dobrze. No do tego należy też wspomnieć, że grają ze sobą już czwarty sezon ta trójka i to zgranie widać, że procentuje. No i też nie możemy zapominać o ławce rezerwowych, którzy mają Oskara Buduskiego i Diego Rodrigueza, które potrafią wejść w mecz bardzo, bardzo dobrze, potrafią bierać szybko do kontry, potrafią rzucać łatwe punkty i naprawdę też doświadczenie ich w lidze, oczywiście jak Klary, Nile i Matusza Bełza, też, którzy też potrafią zdobywać różne punkty z różnych pozycji, i doświadczenie i ich odgranie w tej lidze będą też są niezmiernie ważne dla całości Teksasu. Tak. No doświadczenie to jest podstawa. Doświadczenie i odgranie to są dwie rzeczy, które ja lubię. No wszyscy lubimy. Dla mnie osobiście najbardziej przerażającym faktem propos Teksasu jest to, że Andrew jest rocznikiem 2003. Także jeśli on za rok jeszcze będzie grał i będzie jeszcze wyższy i szybszy i silniejszy, to ja już chcę zobaczyć te wsady. Dobra. I przechodzimy dalej. Na drugą stronę drabinki. Mecz Arizona versus Kalifornia, czyli miejsca drugie i siódme. Może bezpośrednio do trenera pytanie, Paweł. Jaką pierwszą piątkę przygotowujesz na to spotkanie? Wydaje mi się, że jeżeli wszyscy przyjdą i wszyscy będą zdrowi, to wyjdziemy tradycyjnie pierwszą piątką, czyli Jankiem Bensajdem, Mikołajem Wieskowskim, Patrykiem Berlińskim, Szymonem Kuleszukiem i Maśkiem Janickim. Chociaż jeszcze myślę nad jedną zmianą, ale to wydaje mi się, że to przed meczem dopiero się okaże, czy takim piątką wyjdziemy, czy inną. Okej. Okay. A kto lub co będzie kluczem do powstrzymania topowych strzelców Kalifornii, czyli Orientu Skółkowskiego? Wydaje mi się, że szybki atak. Będziemy starali się grać szybko. Będziemy starali się wykorzystywać swoje przewagi fizyczne i atletyczne nad zawodnikami Kalifornii. I damy im się trochę zmęczyć, żeby nie byli tak dobrze, tak efektywni pod koszem i tak dużo i tak dobrze rzucali. I też na zbiórce będziemy próbować starać dominować, jak mamy to w zwyczaju, czy będziemy starali się mocno walczyć i na zbiórce defensywnej, i na zbiórce ofensywnej, żeby zabezpieczyć deskę bardzo mocno. Ja myślę, że szansa Kalifornii na upset kryje się gdzieś w postawie głównych zawodników, liderów tej drużyny, czyli Skółkowskiego, Beredy, Niedzielskiego, czy Franka Jastrzębskiego, którzy póki co grają dosyć nieregularnie, szczególnie jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, a każdy z nich poza Frankiem, który dopiero wrócił tydzień temu do gry, pokazał, że potrafi wrzucić 20 punktów lub więcej. Przechodzimy sobie do match-upu meczu. No i match-up meczu, moim zdaniem, Jastrzębski versus Góralczuk. Chłopaki grali ze sobą kiedyś w Kalifornii, również wspólne treningi na Wilanowie. No a jednak to ich głównym zadaniem jest właśnie gospodarowanie piłki w ataku, więc gdzieś tu między nimi może leżeć klucz do tego półfinału. Według mnie innym match-upem tego meczu może być też pojedynek Michała Skulkowskiego i Janka Bensajda, którzy też ze sobą trenują właśnie razem na Wilanowie. Są to podobni zawodnicy, jeżeli chodzi o fizyczność i technikę. I też ten mecz może też być ich pojedynkiem indywidualnym, dość mocnym. Zgadzam się z Pawłem. Uważam, że pojedynek Michała i Janka będzie najciekawszy. Zobaczymy. Myślę, że tak jak w większości przypadków, pojedynek liderów może być decydujący. Okej, okay, dalej mamy X-Faktora. Ja obstawiam trójki. Tak, obie ekipy potrafią strzelać. Więc tutaj formacje, tak można powiedzieć, te snajperskie, czyli chociażby Góralczuk, Bensajd, Witkowski, a z drugiej strony Bereda, Jastrzębski, Niedzielski. No, komu będzie lepiej się działo, może wywrzeć sporą presję na rywalach. Po pierwsze, to ja Bensajdowi zabroniłem za trzy, więc nie będzie rzucał za trzy. To się umówmy teraz. Dla mnie X-faktorem będzie właśnie ta postawa liderów w Kalifornii. Jeżeli chcą nawiązać walkę, no to muszą ci liderzy nieźle zagrać. Dla mnie sportowym tego meczu mam nadzieję bardzo mocno, że będzie to ławka, moja ławka rezerwowa, czyli ławka Arizony, gdzie jest Ignacy Bąbuj, Szymon Jurkiewicz, Filip Besz i Jakub Premiak. Mogą zagrać, mogą dorzucić parę ważnych punktów, mogą zebrać parę dobrych w tablicy i mogą poradzić się z dobrej strony. I mam nadzieję, że ich praca i ich wysiłek w tym meczu zostanie nagrodzone zwycięstwem. Typ meczu? Ja stawiam na Arizonę. Ja też myślę, że bez upsetu Arizona. Moim zdaniem Arizona. I przechodzimy sobie teraz do kolejnego meczu, czyli trzecie miejsce kontra szóste miejsce, Kentucky versus North Carolina. I proszę o pytanie. No to mam pytanie do
trenera Rafała, trenera Kentucky, czy uważa, że North Carolina może ich czymś zaskoczyć i czy uważa, że może ich jakaś mocna strona być czynnikiem takim, który da jakieś szanse, da szansę North Carolina zwycięstwo w tym meczu. Pytałeś, czy może mnie coś zaskoczyć. Właśnie powiedziałbym to, że Alexi Cała może mnie zaskoczyć jakimś mega dobrym meczem w ataku, ale nie zrobi tego, bo już wcześniej miał dwa takie mecze, tak? Dwa razy rzucił ponad 30 punktów w meczu, więc jakby spodziewam się tego, że on będzie tam głównym silnikiem napędowym ofensywy, więc postaram się wrzucić tam na niego jakiegoś najlepszego obrońcę, na przykład może być to Adam Soprych. A z drugiej strony zastanawiam się też, co pokaże Mikołaj Kalinowski, ponieważ on poprzednio w każdym z tych czterech meczów w sezonie regularnym zbierał w zasadzie, tak, 13 lub więcej zbiórek, więc no tutaj jego pojedynek z Łukaszem Tumińskim może być na pewno ciekawy. Zobaczymy, jak chłopaki będą sobie radzili pod koszem. No jako, że Mikołaj kiedyś grał w Kentucky, to też na pewno będzie to dla niego jakiś tam jeszcze dodatkowy pierwiastek motywujący. Smaczek, jak to mówią, za oceanem. Tak jest, truskawka na torcie. Ja mam pytanie do trenera Kentucky dotyczące postaci Aleksandra Kwiatkowskiego, który został wybrany dosyć późno w drafcie, bo z 32 wyborem, a statystycznie jest trzecim najmocniejszym ogniwem drużyny, poza Soprychem i Tomaszewskim. Czy uważasz, że był idealnym dopełnieniem składu? Tak, tak, zdecydowanie wydaje mi się, że tutaj przed draftem założyłem sobie, że właśnie bym go widział w swojej drużynie, ale nie zakładałem absolutnie, że spadniesz do 32 numeru, więc w skali od 1 do 10 ten przechwyt oceniam na 11, ponieważ no, tak jak odeszły ode mnie osoby z rocznika 2001, chociażby Janek Jastrzębski, czy właśnie chłopaki z 02, Aleksandrowicz Pyszniak, no to tutaj Biały jest taką troszkę mniejszą wersją ich, no bo jest młodszy i idealnie się wpasował tutaj w system, także no jest zdecydowanie tutaj, można powiedzieć, że Janek Tomaszewski jest kapitanem pozycyjnego, no to Biały jest tutaj kapitanem naszej kontry. No i jego trafienia, tak, zdobywa prawie 10 punktów na mecz, ale takie pojedyncze trafienia, jak chociażby wymienię trójka w meczu z Kalifornią, czy end one w meczu z Michigan, no dają dużo energii całej naszej drużynie. Ok, przechodzimy dalej, matchup meczu. No ja polecam tutaj dosyć oczywistym matchupem, czyli Tomaszewski versus Bugaj. Dwóch mega szybkich rozgrywających z kąśliwym crossoverem i rzutem z dystansu. No mogą tu się dziać takie klasyczne fajerwerki. Moim zdaniem matchupem tego spotkania kluczowym będzie Janek Tomaszewski i ktokolwiek, kto będzie go krył. Czy to będzie Kuba Sobczyński, czy Kuba Bugaj. No zobaczymy, czy ktoś będzie w stanie może nie zatrzymać, ale jakoś ograniczyć Janka, bo póki co dominuje w tym sezonie. No dobra, to moim matchupem tego meczu będzie, to też będzie Janek Tomaszewski kontra którykolwiek zawodnik, który będzie go krył, ponieważ wiemy, jak Janek Tomaszewski jest dobrym zawodnikiem i ile potrafi rzucić punktów, ma średnią 32 punktów na mecz, prawie na 100 zbiórek. Czyli jest to gracz na pewno w ofensywie, jest generałem wojskowym Kentucky i bardzo ciężko go zatrzymać. I jeżeli uda się jakiemukolwiek zawodnikowi North Carolina zatrzymać, to będzie ten matchup tego meczu. Okej, okay, przechodzimy do X-Faktora. Jak dla mnie szybki atak i to, jak go napędzać będą obie strony, czyli ze strony Kentucky Alek Kwiatkowski, Adam Soprych, Kuba Kwiatkowski, no a z drugiej strony Aleksy Cała, Kuba Sobczyński czy Bartek Kuligowski. No według mnie X-Faktorem tego meczu może być, oprócz tego szybkiego ataku, może być też walka na zbiórkach, ponieważ według mnie Carolina ma trochę wyższy spread i ma trochę więcej wysokich zawodników, więc może na zbiórkach powalczyć i to może być ich mocna broń w tym meczu. Według mnie kluczowym czynnikiem może być postawa zawodników z ławki North Carolina, czyli na przykład Kuby Ślubowskiego czy Tomka Gazdy. Jeżeli oni się i reszta tego drugiego garnituru dołożą się szczególnie w ataku, no to na pewno pomoże jakoś, jeżeli chodzi o szanse na upset. No, mój typ meczu to Kentucky raczej, zdecydowanie Kentucky. Też myślę, że Kentucky. No to ja też się muszę pod tym podpisać. I przechodzimy do ostatniego meczu. Florida versus Oregon, czwarte miejsce versus piąte. Chyba będzie to najciekawszy pojedynek tutaj całych playoffów w tej pierwszej rundzie. Mówiąc o meczu, o pojedynkach, no to Dry versus Klima. Tak? Jak kto z waszym zdaniem wygra ten pojedynek i czy wynik tego pojedynku przełoży się na zwycięstwo całej drużyny w meczu? Według mnie to ci zawodnicy są bardzo podobni, jeżeli chodzi o charakterystyki. Szybcy, atletyczni, niewygodni do krycia bardzo.
I wydaje mi się, że jeżeli będą czuć siebie nawzajem, to mogą się w jakiś sposób zneutralizować. I wydaje mi się, że wtedy obecność innych graczy i wkład innych graczy w ten mecz będzie decydowało o wyniku. Filip, gdzie byś go umieścił? W top 5, w top 7, w top 10? W top 5. Bardzo ważny będzie ten pojedynek liderów, czyli Christopher Dry kontra Janek Klima. No, podczas sezonu regularnego to Chris okazał się trochę lepszy, zarówno jeżeli chodzi o statystyki, jak i wynik końcowy, bo Floryda wygrała 13 punktami. No, zobaczymy, czy Janek Klima odegra się. Myślę, że obaj prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom i będzie co oglądać. Okej, okay, no ale Floryda i Oregon to nie tylko Dry i Klima, tak? Mamy również dużo, dużo zawodników pierwszoroczniaków, tak? Dopiero co wybranych w drafcie. No i takie pytanie, która drużyna ma lepszych tych rookiesów? Czy w Oregonie Żabiński, Mizak, Król, Faja, czy może we Florydzie Zawalski, Kusek, Richardson, Rafaeli? Nie, no według mnie to zdecydowanie, jeżeli chodzi o pojedynek rookies, to Oregon ma o wiele lepszych niż Floryda. Na pewno dają więcej drużynie i zadawają więcej punktów i mają lepsze statystyki niż ich przeciwnicy z Florydy. Pewien Parsa właśnie z Kim, który też pokazał w sezonie regularnym, że umie zdawać dużo punktów i umie prowadzić drużynę bardzo dobrze i jest dobrym zawodnikiem. Myślę, że ich pojedynek też będzie, jeżeli już przechodząc do mecza po meczu, to myślę, że ten pojedynek takim decydującym czynnikiem o zwycięstwie tego meczu. Czyli pojedynek? Zawalski kontra Żabiński. Okej, więc przeszliśmy sobie do tych meczapów, no to również, żeby tutaj nie nadmieniać znowu meczapu liderów, ja bym może tutaj postawił na meczap Iwan Dargent kontra Mateusz Bielak. Możliwe, że kluczem będzie to, kto komu pozwoli na większą liczbę dobitek, tak? Wiadomo, że nikt nie ma 100% skuteczności w ataku i czyszczenie tej defensywnej zbiórki od razu po pierwszym niecelnym, no musi nastąpić, jeśli drużyna chce wygrać. I te postacie będą w tym temacie musiały wieść prym. Według mnie to będzie pojedynek Franka Zawalskiego i Maxa Żabińskiego. No, Max zdecydowanie przeważa, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. Natomiast Franek jest graczem, który świetnie odzwierciedla założenia trenera. Jest bardzo twardym zawodnikiem pod koszem, który nie boi się fizycznej gry. Przekłada się to na sukcesy drużyny. X-faktorem tego meczu będzie skład. Ostatnim razem ten mecz odbywał się w formule 5-6. Także tym razem ilość odpoczynku dla tych wiodących postaci obu drużyn będzie bardzo ważna. Według mnie jest faktorem tego meczu może być właśnie Mateusz Bielak, który był wcześniej wspomniany, który ma średnio zbiera prawie 19 piłek na mecz. Myślę, że jej rozbiórki w dużym stopniu mogą przesądzić o wyniku tego pojedynku. Zgadzam się z Pawłem, że zbiórki mogą być bardzo istotne w tym spotkaniu. Ostatnio Floryda wygrała zbiórkę 64-49 i przeniosło się to też na wynik końcowy. I pomimo dosyć niskiej skuteczności z pola udało się Florydzie wygrać ten mecz. Dobra, typ spotkania, będzie to wyrównany mecz, ale jednak obstawiam Florydę. Większe szanse ma Oregon i ja jestem za Oregonem. Ja uważam, że jednak Floryda ma trochę większe szanse na zwycięstwo, jeżeli wygrają zbiórkę i liderzy nie zawiodą, to myślę, że Floryda wygra. Okej, okay, i tym sposobem dobrnęliśmy sobie do końca naszego podcastu. Z tego pięknego, klimatyzowanego studia w Warszawie żegnają się z Państwem. Filip Tynków. Paweł Kostian i Rafał Jarkiewicz, to byli The Drafters. Dzięki, do zobaczenia. Koniec. Jeszcze cytat. Fantastyczna taka top spinowa piłka, rotacja wsteczna, bardzo precyzyjnie dograne. Ziemia jest płaska.